Siemanko, z tej strony Seba, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. Jako, że jesteśmy na GeForce Kinsie, mam jeszcze jeden, widzowie, złoty kodzik dla Was i to jest złoty kod po raz kolejny dla pierwszych 200 osób, które wyślą mi screena na Discordzie, że obejrzały film do końca, zostawiły łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. No i oczywiście, jeśli chcecie wygrać, musicie również użyć kodu Esteban, także pierwszy link w opisie i wpłacajcie, widzowie, pieniążki, bo z moim kodzikiem, znaczy oczywiście kto chce, z moim kodzikiem macie 5% do wpłaty i możecie zarobić na otwieraniu skrzyneczek, a tak jak widzicie, po dzisiejszej miniaturce tytule polujemy na Dragon Lorka na 1% i zobaczymy, czy się uda. Mam taką nadzieję, oczywiście będę najpierw otwierał sobie skrzyneczki zwykłe, a później otworzymy sobie Dragon Lore na 1% od 150 zł jest taka skrzyneczka, zobaczcie tutaj 166 zł na 1% jest Dragon Lore i zobaczymy, czy takiego uda się trafić, ale na początek pootwieramy sobie tutaj jakieś skrzyneczki inne, żeby filmik nie był za krótki. Otwórzmy sobie skrzynkę Pinki, mamy tutaj same różowe itemki i zobaczymy, co uda się trafić. No jest MP5 Fosfor, które na pewno skrzynki nie zwróci niestety, bo ono kosztuje tylko 26 zł, ale na spokojnie otwieramy sobie dalej. No i co by tu, niech jest skrzynka Melody. Mamy sporo fajnych itemków, ale też jest dużo tych tańszych, dlatego zobaczymy, co poleci. 67 zł za jedno otwarcie. No i właśnie, niestety trafiamy, no gówno, nie oszukujmy się, trafiamy gówno, ale dam jeszcze jedną szansę tej skrzynce i zobaczymy, co tym razem. Znowu to samo, także skipujemy i lecimy dalej. Dobra, cały czas, widzowie, trwa event, jeszcze 18 dni, także otworzymy sobie skrzyneczki i nabijemy sobie punkciki tutaj eventowe, a może akurat coś fajnego poleci, 36 zł za jedną. Okej, naprawdę spoko poleciało, tak mi się wydaje. Tak jest, 136, 135 zł profitu, naprawdę bardzo fajnie, plus 500 eventowych punkcików, bardzo dobrze, powiem Wam szczerze. Otwieramy kolejne 5, no tutaj też może być dobrze, zależy w jakim stanie jest czwórka. O, 108 zł profitu, no dobra, no to jeszcze 5, no powiem Wam, że ta skrzynka Kaleo eventowa naprawdę fajnie oddaje. No mogłem tego nie mówić, bo teraz jest dużo gorzej. No 66 zł w plecy, ale jeszcze 5, walnijmy sobie, mamy aż 2000 eventowych punktów, które zaraz sobie wydamy. No nie, no tutaj też troszkę niestety gorzej, ale jakiejś tam tragedii nie ma, 86 w plecy, 664 zł zostaje i to już sobie zostawimy na te Dragon Lorki. A walnijmy sobie tutaj zdrabkę, tu zdrabkę i tu zdrabkę. No zawsze tam itemki do ekwipunku jakieś wleciały, no i do generatora wrzucimy sobie 1400 żetonów i dostajemy skina za 13 zł. Okej, mogło być lepiej, ale ja narzekał na pewno nie będę. Dobra, z tych itemków walniemy sobie na początek kontrakty, żeby pozbyć się tych tańszych. 22 zł, możemy dostać nawet 57. Dostajemy 19, okej. Walnijmy sobie jeszcze tutaj. No tutaj już 300 zł leci, widzowie, do kontraktu. Także fajnie by było i jakby coś fajnego oddało. 750 możemy dostać, a dostajemy 666 zł! Statrak M4 Printstream, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny drop. No i w tym momencie w EQ mamy, widzowie, 1200 zł, także jesteśmy na proficie. No i co? Ja zaryzykuję. Walnę z tego kontrakt, możemy mieć 730 najmniej, 3 koła najwięcej. Podpisujemy. Jest Falchion, zależy jaki to będzie Falchion, 747 zł, właśnie o to się bałem. Ale dobra, mamy 1400 zł. No i co? Przechodzimy do skrzynki, widzowie. Przechodzimy do skrzynki. Będziemy mieli około 7-8 prób na 1% na trafienie Dragon Lora. Zobaczymy, czy się uda. Mam taką nadzieję. A niech jest ta skrzyneczka. Dwie awówki. Może akurat to przyniesie szczęście. Bez przedłużania. 166 zł wydajemy. No i zobaczmy, czy uda się Dragon Lora trafić. No tutaj w ogóle było bardzo, bardzo daleko, bardzo mało tych Dragon Lorów przeleciało. Wiadomo, procent jest bardzo, bardzo mały i będzie bardzo, bardzo ciężko trafić, no ale jak trafimy, to będzie coś niesamowitego. No tutaj już było naprawdę bliżej. 14 tysięcy złotych ta awupka kosztuje. No byłoby to coś naprawdę niesamowitego, gdyby udało się trafić. O mygy, pomiędzy tymi dwoma. No, troluje G4-ka. Ale otwieramy dalej, no otwieramy dalej. Może to być bardzo szybki odcinek, jeśli nic nie poleci. No tutaj po raz kolejny zostaje tylko 750 zł. Walnijmy sobie jedno testowe otwarcie
i zobaczymy, co by tutaj poleciało. No na szczęście na testowym by nie poleciała abubka, ale walnijmy sobie jeszcze jedno testowe i zobaczymy, co będzie tym razem w testowym. Mam jeszcze 750. Dobra, dwa testowe nie było abubki. Dobra, lecimy. Lecimy z tą skrzynką. Już nie ma co przedłużać, widzowie. Co ma być, to będzie. Ja pierdziele, zobaczcie to. No tutaj już było naprawdę blisko. Niestety nie siada, ale otwieramy dalej. Kurczę, 400 zł tylko zostało. No nie wierzę. No wiem, że to jest naprawdę bardzo ryzykowny sposób. Dużo pieniędzy się na tym traci. Ale no cóż, no ryzykujemy. Ryzykujemy. Zobaczcie, jak blisko. Ostatnia skrzynka, widzowie. Ostatnia skrzynka. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj poleci. Niestety. Niestety w dzisiejszym odcinku nie udaje się trafić. Na pewno będę na Dragon Lorkę jeszcze polował. Mam jeszcze 78 zł, to sobie coś w sumie, no otwórzmy, no bo czemu miałbym zostawić te pieniążki. Dobra, niech jest ta Melody jeszcze. No tylko nie ten G3 i będzie dobrze. No może nie będzie dobrze, bo jest Cerberus, który... Chociaż 141 zł on kosztuje, okej. Okay. Dobra, on kosztuje 140 zł, to sobie walnijmy jeszcze go na Upgrader. Te trzy tutaj rzeczy. I walnijmy sobie 500 zł, a ryzykujemy. Dobra, od 500 zł. Na nożyk 24% szans. Dajmy sobie lewą górę. No i upgrade'uję. Niestety. Niestety, widzowie. Bardzo duża dzisiaj strata, ale ryzykować trzeba. No jakby poleciał Dragon Lore, byłoby niesamowicie. W tym odcinku się niestety nie udaje. Będę na pewno jeszcze w kolejnych polował. Pamiętajcie, że jak chcecie wygrać złoty kod, piszcie mi, wysyłajcie potwierdzenia. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i na razie.